Zdrowia, szczególnie dla wszystkich. No, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak, także jeżeli Rosja by napadła na Polskę, zbombardowałaby Warszawę, no to wszyscy z NATO by stanęli w obronie Polski. No ale jeżeli Chińczycy by zaatakowali Hawaje albo Rosja Puerto Rico, no to wtedy już ani NATO to nic by nie zrobiło. Ameryka by została sama do obrony. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to jest dosyć dziwne, tak? No bo Hawaje, no to jest stan Ameryki. Puerto Rico, no to jest terytorium Ameryki, nie jest stanem jako takim. Puertorykańczycy mają amerykański paszport. Mogą osiedlać się w Ameryce w jakimkolwiek stanie na kontynencie amerykańskim, no ale nie, no tam są różne pomieszania z głosowaniem i tak dalej, no ale są takimi półobywatelami, no w każdym razie paszport mają, prawo pobytu mają, emerytura tam do nich przychodzi, no ale jakby Rusy na nich napadli, to Francja ani Anglia raczej nie pomoże. Także sojusznicy amerykańscy z Paktu Północnoatlantyckiego będą siedzieli cicho. Dlaczego tak jest? No dlatego tak jest, że artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego no to pokrywa w zasadzie tylko Europę, no i części Ameryki Północnej od zwrotnika Raka. Zwrotnik Raka, no to jest 23 stopnie od równika, no to jest zwrotnik Raka i Koziorossa, no to tam, gdzie te słońce, jak Ziemia się obraca, no to tam ta strefa tropikalna, to jest 23 stopnie na północ, 23 na południe. No i tam jest gorąco, tak? No, no ale to jest tam, co się zmienia. Także można widzieć słońce nad sobą. No i dlatego po polsku to się nazywa zwrotnik, a po angielsku no to się nazywa Tropic of Cancer. Cancer jako rak. No i także nie podchodzi. Hawaje pod to nie podchodzą, Puerto Rico też nie podchodzi, francuska Polinezja pod to nie podchodzi, Falklandy pod to nie podchodzą. Także że sporo ziemi, która należy do członków NATO, jest w sumie wyłączona. Kiedy NATO powstawało w 1949 roku, no to wszystko się działo, no bo był ten Układ Warszawski, Pakt Warszawski, cały te Rosjanie, Polacy, cały ten blok wschodni robił te przygotowania na atak na Europę Zachodnią, także Polacy mieli coś tam zająć, Czechosłowacja miała zajmować tą Europę, no to Pakt Północnoatlantycki to była taka kontrbalans na to wszystko. Także w 1949 roku, no to tylko wchodziło o to, jak się zachowywać w czasie tej zimnej wojny i w czasie gorącej trzeciej wojny. Także dzisiaj to troszeczkę wygląda inaczej, no bo Ruscy weszli na Ukrainę, Chińczycy potrząsają szabelkami na dalekim wschodzie. No i te limity geograficzne, które 70 lat temu zostały zrobione, no to nie podchodzi pod to Indo-Pacyfik. No i również na Atlantyku też troszeczkę tego wszystkiego jest mniej. NATO no przesuwało, czy nie brało pod uwagę jakiejś agresji w tamtych rejonach. No i wszystkie te kraje, które starały się wejść do NATO, no te, tam Finlandia, Szwecja, no to część to siedziała tak na boku, chciała być bardziej neutralna, bała się angażować, no ale większość tych państw, tak jakby Polska wstąpiła do NATO, wyszła z tego Układu Warszawskiego, no to chodziło o to, że
może być pomoc. No i się z sojusznikiem została Ameryka i NATO. No i tak to się zaczęło na Falklandach. Wojna na Falklandach, tam gdzie zginęło prawie tysiąc osób, no to kiedy Argentyna zdecydowała się zaatakować Falklandy w 1982 roku, no to NATO nic nie zrobiło. Nie przyszło do obrony. Wielka Brytania, największy sojusznik Wielkiej Brytanii, czyli Stany Zjednoczone, też tak unikał. No później dał jakieś troszeczkę informacje wywiadowcze, no i trochę tam pomogła zaopatrzeniem, no ale dużo się nie stało. No, ogólnie rzecz biorąc, Argentyna no to kombinowała, że to, że Wielka Brytania jest w NATO, no to kombinowali, że Wielka Brytania nie będzie się broniła, nie będzie nic robiła, dlatego że ma swoje zobowiązania w Europie. No i ten artykuł 5 każe być Wielkiej Brytanii w Europie i nie wycofywać tam swoich wojsk czy swoich sił poza Europę. No i to się skończyło tak, że zaatakowali, ci się bronili, prawie 1000 osób zginęło. No i teraz NATO no, musi się coś zmienić, tak? Także trudno przewidzieć, co będzie z Putinem, trudno przewidzieć, co będzie z Chinami, no ale teraz sojusznicy powinni przemyśleć, co robić z takimi właśnie miejscami jak Falklandy na południowym Atlantyku, co tam Rosja robi na północy, no i na Indo-Pacyfik, no to Chiny też trzeba by było jakoś tak, żeby rozumiały tam, co się dzieje. Na Atlantyku, no to jest ciekawe, że ten artykuł 5, no to wyłącza ten południowe limity, no to wyłącza miejsca brytyjskie, holenderskie, francuskie, Karaiby. Także że wszystkie Karaiby należące do tych trzech krajów odchodzą. Guantanamo, to też jest ciekawe, to jest w sumie na Kubie, na socjalistycznej Kubie, ale Amerykanie mają bazę marynarki wojennej, także że Guantanamo też nie podchodzi, także jeżeli by coś się działo na Guantanamo, to NATO nie może nic tam robić. No i we francuskiej Gujanie. Francuska Gujana, no to też jest, to jest miejsce, gdzie akurat Francuzi wystrzeliwują te swoje rakiety telekomunikacyjne z reguły, no bo tam akurat pasuje te geograficzne miejsce, jest wystrzeliwanie jest lepsze, jest bardziej na południu z przyczyn natury fizycznej. No i na tych Falklandach, no to też Brytanii by się to przydało. Oni tam mają 1000-1500 ludzi obsługi, żołnierzy. Tam ludzie normalnie żyją, tam nie wiem ile, kilkanaście tysięcy ludzi żyje. No ale mają jakąś korwetę, mają fregatę, mają jakieś statki patrolowe i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli te Falklandy by podchodziły pod obronę NATO, no to by byłoby też bardziej przejrzyste. Ten artykuł 5, no szczególnie podchodzi pod Indo-Pacyfik. Także, tak jak wspominałem, Hawaje nie podchodzą, Puerto Rico nie podchodzi, Guam nie podchodzi. No Guam no to jest dosyć ważny. Tam są najróżniejsze instalacje. W czasie zimnej wojny, no to Amerykanie jakoś tak nie podchodzili do tych terytoriów za bardzo poważnie, no dlatego, że to było za daleko dla Ruskich, żeby to atakować. Chiny w tym czasie nie były
przeciwnikiem politycznym, no ale teraz Północna Korea, no to straszyła, że zaatakuje Guam. Chiny w zeszłym roku, no to był taki filmik propagandowy, gdzie pokazywali, że mają rakiety dalekiego zasięgu, które mogłyby dosięgnąć Pearl Harbor, czyli Hawaje, czyli tam, gdzie zaczęła się wojna dla Ameryki, kiedy Japończycy zbombardowali port Perłowy, czyli Pearl Harbor. No i to jest taka symulacja na ten amerykańską bazę. No to coś jednak pokazuje. Druga baza właśnie w Diego Garcia na Oceanie Indyjskim, no też nie jest, można powiedzieć, w ramach tej obrony. Także, żeby stanąć przeciwko Chinom i jej wspólnikom, no to Amerykanie, Ameryka potrzebuje pomocy europejskiej. To jednak musi być jakaś taka współpraca. No historycznie, no to Europejczycy nie bardzo chcą podskakiwać czy cokolwiek mówić do komunistów w Beijing. Macron no to wspominał, że dobrze by było, żeby Chiny nie robiły jakichś takich grup, bloków politycznych, no ale to było wszystko. Kanclerz Olaf Scholz, no to tak jak Makrela Merkel, no oni starają, Niemcy starają się wzmocnić te powiązania ekonomiczne z Chinami. Ta ekspansja NATO w ramach swoich własnych ziem, czy posiadłości, czy no tak jak Puerto Rico, Hawaje, Guam, no to pomogłoby w tym, żeby Europa chciała, zgodziła się na to, no bo jednak te Indochiny to by pomogły. Francja by chciała, no bo oni mają Nową Kaledonię, także to by im pomogło. Francuską Polinezję też to by im pomogło, żeby się zainteresowali. Niemcy no to przez lata tłumaczyli, że ekonomia, że wymiana handlowa pomoże jakiejś współpracy z Rosjanami. No teraz troszeczkę się odchodzą po tym, jak się zorientowali, że tak to nie działa. No i teraz Ukraina. No Ukraina to raczej długo nie wejdzie, ale to, że Amerykanie pomagają Ukrainie, no to w Europie dużo przywódców, dużo z rządów jednak widzi, że trzeba by było pomóc Ameryce. No jedyna poprawka, czyli jedyna zmiana do tego zwrotnika raka, no to była Turcja. Turcja w 1951 roku wstąpiła do Paktu Północnoatlantyckiego, chociaż 97% Turcji to jest jednak w tej geograficznej Azji. Z tej strony tam od Istambułu jest 3%, jest można powiedzieć w Europie. No ale to była jakaś taka zmiana, była ta zmiana możliwa. Wszyscy się na to zgodzili, no i to można by było zmienić. Ten piąty artykuł jest jakiś taki precedens, który no zaczął to, że Brytyjczycy, Holendrzy, Amerykanie, Francuzi, te wszystkie terytoria naokoło świata, ta ziemia, którą ludzie tam mają z tych swoich przedstawicieli, no to rządy byłyby bardziej skłonne do walki o te dalekie zamorskie terytoria i to by im pomogło. No, Ameryka miałaby pomocników
pomocników i tą tarczę obronną w tych paru miejscach. I tak jak wspominałem, Brytyjczycy, Holendrzy, Francuzi też by mieli jakąś tarczę ochronną. Także to nie tylko Ukraina musi wejść do NATO, ale Hawaje i Puerto Rico również. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, z reguły zdemonetyzowanego filmu. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, jeżeli na Hawajach, no to wygląda na to, że NATO nie będzie was broniło. No Hawaje to, tak szczerze powiedzieć, zamieniły się w brud, smród i ubóstwo. Tam ludzie jadą, bandytyzm jest po prostu nieprawdopodobny, no ale to tam jest rządzony przez demokratów. Kradną, okradają turystów, turyści nie zgłaszają w ogóle spraw, no bo nie będą przyjeżdżali. No ale jeżeli tam mieszkacie, no to powodzenia. Mam nadzieję, że klimat wam się podoba, no ale na to was nie będzie broniło. No ale gdziekolwiek indziej jesteście na świecie, głosujcie na konserwatystów. Na Hawajach też głosujcie na konserwatystów, chociaż nie macie szansy wygrać, bo tam sami komuniści. No ale wszyscy inni, gdziekolwiek są, głosujcie na konserwatystów. Socjaliści rozwalają cały świat po kolei, później się dziwią, że świat jest rozwalony. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena i jego grupę. No widzicie, co się dzieje w tej Ameryce. Inflacja galopująca. Poparcie dla Bidena to 2/3 demokratów jeszcze jakoś popiera Bidena. Nie wiadomo, kto będzie na niego głosował i jego ludzi. I kongres się dramatycznie zmieni już w ciągu 7 miesięcy. Także idźcie po rozum do głowy i zacznijcie też głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych.